Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy środę, 14 kwietnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kolejny dzień, kochani, rozważamy trzeci rozdział Ewangelii według świętego Jana. Przypomnijmy, że Nikodem pod osłoną nocy przychodzi do Pana Jezusa. Ma dużo do stracenia, dlatego że jest członkiem Wysokiej Rady, że jest wykształconym, że ma ważną pozycję, że jest człowiekiem zamożnym. Boi się, co powiedzą jego bracia z Sanhedrynu. I dlatego pod osłoną nocy przychodzi do Jezusa, aby powiedzieć o swoich własnych przekonaniach. Pan Jezus, kochani, bardzo dobrze zna Nikodema, praktycznie wie o nim wszystko. Nie mówi do Nikodema: słuchaj, jesteś hipokrytą, zasłaniasz swoje własne przekonania pod osłoną nocy, nie chcesz przyznać się do tego, że grasz na zewnątrz, podczas gdy wewnątrz jesteś przekonany zupełnie do czegoś innego. Jezus tak nie postępuje, nie mówi w taki sposób. Jezus wie o tym, że Nikodem to dobry człowiek, to człowiek, który naprawdę chce dobrze i próbuje w jakiś sposób dotrzeć do prawdy. Jezus mówi do Nikodema, że tylko ludzie źli mogą się obawiać swoich złych uczynków i często wykonują je w ciemności. Natomiast ludzie dobrzy często zbliżają się do światła po to, aby na jaw wyszły ich dobre uczynki. Ty, Nikodemie, jesteś całkiem w porządku. Ty nie musisz się niczego obawiać. Ja nie przychodzę po to, żeby cię potępić, żeby potępić jakiegokolwiek człowieka. Przychodzę po to, żeby zbawić. Bóg Ojciec posłał mnie na świat, aby każdy człowiek, kto przyzna się do mnie, był zbawionym. Nie chcę, Nikodemie, abyś zakładał jakiekolwiek maski, udawał kogokolwiek innego. Daję ci wolność. Wybierz to, co jest w twoim sercu, do czego jesteś tak głęboko przekonany. Jezus również mówi o sobie, że gdy zostanę nad ziemię wywyższone, przyciągnę wszystkich do siebie. Zobacz, Nikodemie, ja nie zakładam żadnych masek. Ja na krzyżu będę zupełnie ogołocony z wszystkiego. Będę taki, jaki jestem. Czyli moja miłość, moje wnętrzności związane z moją miłością będą na zewnątrz. Ja nie chcę nic ukryć. Chcę być sobą i będę do ostatniej sekundy mojego życia tutaj na ziemi. Kochani, ten fragment, Jan 3,16, jest pierwszym fragmentem, którego nauczyłem się na pamięć. Pamiętam również taki mecz, kiedy na trybunach pojawił się taki wielki napis J3,16 i wszyscy chrześcijanie wiedzą, co to jest za fragment. To jest właśnie ten fragment: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czytając tę Ewangelię, kochani, przypomina mi się opowiadanie oparte na faktach o człowieku, który wraz ze swoją rodziną przeniósł się do wielkiego miasta i otrzymał pracę. Jego praca polegała na tym, że musiał co jakiś czas po wcześniejszym telefonie zamknąć kolejowy most zwodzony po to, żeby mógł przejechać pociąg. Był w tej pracy razem ze swoim synem, którego bardzo kochał. Był to jedyny jego syn. I pewnego dnia doszło do jakiejś tragicznej pomyłki. Otrzymał sprzeczną informację telefoniczną. Nadjeżdżał pociąg, a most zwodzony cały czas był otwarty. Kiedy jego syn próbował go ostrzec, ojciec wyjrzał przez okno i zobaczył, że jego syn wpadł i zaklinował się w miejscu, które byłoby po prostu śmiertelne w momencie, kiedy chciałby zamknąć most. Uratowałby tych wszystkich ludzi, którzy tam są w tym pociągu, natomiast jego syn musiałby zginąć. Nie mógł wykonać dwóch czynności naraz. Nie mógł uratować swojego syna i tych wszystkich, którzy byli tam w środku. I zdecydował się, musiał podjąć decyzję, tragiczną decyzję. Mianowicie zamknął most zwodzonym, uratował tych wszystkich ludzi, którzy znajdowali się w pociągu, natomiast pozwolił, żeby na jego oczach zginął jego jedyny, ukochany syn. Kochani, tak samo jest z Bogiem Ojcem, który poświęcił swojego jedynego syna, który pozwolił, żeby jego syn umarł na krzyżu, po to, żebyśmy my mogli mieć zbawienie. Kochani, nie zakładajmy masek, bądźmy sobą. Pan Jezus wywalczył dla nas tę wolność, której nie musimy się wstydzić. Możemy zbliżyć się do światła, aby na jaw wyszły wszystkie nasze dobre uczynki. A nawet jeśli podejdziemy do światła i okażą się nasze uczynki, że nie do końca są doskonałe, to jednak stajemy w prawdzie, jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Nie staramy się ukryć w ciemności, ale staramy się dotknąć prawdy. A tą prawdą jest nasz Pan Jezus Chrystus, który za ciebie i za mnie umarł na krzyżu. Przyjmijcie, kochani, teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra. Thank you.